występują u okej. 20% chorych. Lekarki alarmują objawy dermatologiczne COVID-19. Ekspertki występują u okej. 20% chorych. Osódka plamistogródkowa, zmiany o charakterze pokrzywki i palce covidowe. Takie są główne objawy dermatologiczne przy przechodzeniu COVID-19. Oznaki tego typu mogą występować u około 20% chorych, podkreśliły dermatolożki profesor Joanna Narbut i profesor Aleksandra Lesiak. Dermatologiczne objawy COVID-19 z reguły są nieswoiste. Ważne jest jednak, by lekarz, do którego przychodzi pacjent z objawami przeziębienia, takimi jak lekki ból gardła, niewielka gorączka, kaszel i równocześnie z objawami dermatologicznymi, np. osódką plamistogródkową, zlecił test w kierunku SARS-CoV-2, nawet jeśli nie podejrzewa tej infekcji, powiedziała konsultant krajowa w dziedzinie dermatologii i wenerologii i profesor Joanna Narbut, kierownik Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jak przypominała profesor Aleksandra Lesiak z tej samej lecznicy, COVID-19 jest ogólnoustrojową infekcją wirusową zmieniającą odpowiedź immunologiczną całego organizmu, w tym również narządu, jakim jest skóra. Objawy dermatologiczne, jakie towarzyszą tej infekcji, z reguły nie są swoiste i mogą również pojawić się w przebiegu innych zakażeń wirusowych, np. wirusami coxsackie, adenowirusami, enterowirusami. Najbardziej charakterystyczna zmiana wśród objawów dermatologicznych towarzyszących COVID-19 specjalistki wymieniły osódkę plamistogródkową tzw. odropodobną, która może wystąpić nawet u 50% chorych, zmiany o charakterze pokrzywki, czyli bąble pokrzywkowe, które pojawiają się u 20% pacjentów, a także sinicę siateczkowatą, która dotyczy 6% pacjentów. Mogą się również pojawić zmiany o charakterze wybroczyn. Najbardziej charakterystyczną zmianą są tak zwane palce covidowe. Są to sino-czerwone zmiany w dystalnych częściach palców, czyli końcówkach palców, przy ret, głównie stóp, ale mogą też wystąpić na palcach rąk, tłumaczyła profesor Narbut. Mogą im towarzyszyć pęcherze i owrzodzenia. Jak dodała specjalistka, palce covidowe mają związek z powstającymi w przebiegu COVID-19 mikrozagrzepami. Zaostrzenie chorób dermatologicznych. Profesor Lesiak podkreśliła, że u chorych na COVID-19 może również dojść do zaostrzenia niektórych chorób dermatologicznych, takich jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Mamy obecnie hospitalizowaną pacjentkę, która po przechorowaniu COVID-19 ma tak silny wysyp zmian łuszczycowych, jakiego wcześniej nie doświadczyła, powiedziała profesor Lesiak. Jak oceniła profesor Narbut, zmiany skórne w przebiegu czy po przebyciu COVID-19 mogą być wynikiem silnego stresu, jaki towarzyszy tej chorobie. Jednak część zmian może się też pojawić w efekcie leczenia antybiotykami, lekami przeciwwirusowymi czy glikokortykosteroidami, powiedziała dermatolog. Stres związany z COVID-19 profesor Lesiak dodała, że pacjenci, którzy dostają glikokortykosteroidy w leczeniu ogólnym, czyli doustnie lub w zastrzykach, mogą mieć wysiew zmian łuszczycowych po odstawieniu leczenia, zwłaszcza jeśli dojdzie do tego silny stres. Stres związany z COVID-19 stanowi ogromny problem. Jest to stres przewlekły, odczuwamy ciągły strach o najbliższych, o siebie, o to, co będzie po przebyciu choroby. Stres ma też związek z restrykcjami, jakich musimy przestrzegać, ze zmianami w naszym życiu, jakie towarzyszą lockdownowi, tłumaczyła profesor Narbut. Dlatego objawy psychiatryczne towarzyszące pandemii są obecnie jednym z największych globalnych problemów, oceniła specjalistka. Objawy dermatologiczne u dzieci i dermatolog zwróciła również uwagę na występowanie objawów dermatologicznych, takich jak osódka, w przebiegu PIMS. Jest to wieloukładowy zespół zapalny u dzieci po przechorowaniu COVID-19. Dotyczy nawet tych dzieci, które przechorowały COVID-19 lekko lub bezobjawowo. Profesor
Lesiak przypominała, że u osób, które przechorowały COVID-19 może też, po 3-4 miesiącach od infekcji, pojawić się tzw. łysienie telogenowe. Ten rodzaj łysienia pojawia się po wielu infekcjach wirusowych, a w przypadku COVID-19 może być wynikiem mikrozagrzepów powstających w skórze, oceniła dermatolog. Profesor Narbut zaznaczyła, że obecnie nie ma przesłanek, by sądzić, że występowanie objawów dermatologicznych może być wskaźnikiem cięższego przebiegu COVID-19. Jednak, gdy objawy te występują u pacjenta, zwłaszcza nastoletniego, u którego nie podejrzewa się COVID-19, łącznie z typowymi objawami przeziębienia, jak niewielki ból gardła, niewielka gorączka i kaszel, to lekarz powinien zlecić test w kierunku wykrywania infekcji SARS-CoV-2, podsumowała dermatolog.